Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku przed wami pięć najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce. Część z nich skrywa mroczną historię. Więc dobrze wam radzę, nie chodźcie tam w nocy. Czy zdawaliście sobie sprawę, że na Mazurach istnieją piramidy? W niewielkiej wsi na Dolnym Śląsku wydobywano kiedyś uran, a w kudowie Zdrój zbudowano miejsce na wzór rzymskich katakumb? Nasz kraj skrywa wiele tajemnic, jednak dziś opiszę Wam pięć z nich, zobaczcie jedne z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie Polski. Numer jeden na naszej liście: kolorowe jeziorka w paśmie górskim Rudawy Janowickie. Te zbiorniki wodne noszące wyjątkowo sympatyczną nazwę leżą w województwie dolnośląskim, u podnóża Wielkiej Kopy, czyli najwyższego szczytu we wschodniej części Rudaw Janowickich, powstały na terenie wyrobisk dawnych niemieckich kopalni. Dlaczego stawy te nazwano kolorowymi jeziorkami? Oczywiście ze względu na ich wyjątkowe barwy, a właściwie skład chemiczny podłoża, który barwi wodę. Jeziorko purpurowe zawdzięcza swój kolor występującym w nim związkom żelaza, a jeziorko błękitne związkom miedzi. Z kolei w żółtym akwenie ciężko dostrzec ciepłą słoneczną barwę, a jeziorko zielone, zwane także czarnym stawkiem, ma więcej wspólnego ze swoją drugą nazwą. Niemniej jednak ciężko jest oderwać od nich wzrok, a różnica w zabarwieniu wody w poszczególnych stawach jest dość widoczna. Okolica, w której znajdują się kolorowe jeziorka, jest bardzo urokliwa. Oprócz wody, jest tam także jaskinia położona w okolicy kilkunastometrowego pasa skałek. Obok tej ciekawej atrakcji biegnie też zielony szlak prowadzący na Wielką Kopę. Warto zatrzymać się tam i odpocząć od spaceru pod górę. Numer 2. Kopalnia Uranu w Kletnie, czyli Zwiedzanie z Dreszczykiem. Kolejne tajemnicze miejsce na naszej liście również znajduje się na Dolnym Śląsku. Mogę tę atrakcję polecić z całego serca, ponieważ miałem tą niezwykłą przyjemność zwiedzić ją i to nawet kilkukrotnie. Ponieważ w latach 50. XX wieku Związek Radziecki intensywnie poszukiwał złóż uranu na terenie Polski. Odnaleziono je między innymi właśnie w Kletnie, które słynęło już wcześniej z obfitości w inne surowce. Kopalnia w Kletnie uzyskała status tajnej i przyniosła około 20 ton czystego uranu. Było to aż 5% całego radzieckiego wydobycia uranu w polskich Sudetach. Od 2002 roku udostępniono turystom do zwiedzania część kopalni. Było to około 200 metrów, które nazwano Sztolnią Fluorytową. To jedna z najwyżej usytuowanych Sztolni. Jej wlot znajduje się na wysokości około 800 metrów nad poziomem morza. Przewodnicy oprowadzający gości przedstawiają całą historię górnictwa tego rejonu i wyjawiają jak budowano te niezwykłe korytarze. Wszyscy, którzy na własne oczy chcą zobaczyć tę tajną kopalnię uranu, mogą to zrobić od początku lutego do końca listopada. Właśnie wtedy ścieżka turystyczna jest otwarta dla zwiedzających. Bez obaw przebywanie w sztolni nie zagraża ekspozycją na promieniowanie jonizujące. Numer 3 to Kaplica Czaszek w Kudowie-Zdrój. Jest to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce. Ten dość przerażający obiekt jest miejscem złożenia szczątków ofiar wojen i epidemii cholery, a zarazem mieszkańców ziemi kłodzkiej. W 1776 roku ksiądz Wacław Tomaszek zauważył w pobliżu kościoła ludzkie szczątki. Ich ilość była tak ogromna, że zdecydowano o zbudowaniu specjalnej kaplicy, mającej być miejscem gromadzenia kości. Na wzór rzymskich katakumb wzniesiono budynek, który mieści się w Kudowie Zdrój, a dokładniej w dzielnicy Czermna. To miejsce idealne dla studentów medycyny. Można tam obejrzeć kość udową człowieka mierzącego dwa metry, czaszkę ze śledami po kulach oraz odznaczającą się zmianami chorobowymi. Oprócz odkopanych wcześniej kości znajdują się tam także szczątki samego księdza Wacława Tomaszka i grabarza, który pomagał duchownemu przy wydobyciu i oczyszczeniu ludzkich szkieletów. Położona o około 10 kilometrów od miasta Borne-Sulinowo-Osada nie ma najszczęśliwszej historii. Powstałe w latach 30. XX wieku miasteczko to pozostałość po niemieckim obozie jenieckim, a później bazie armii radzieckiej. Mieszkali tam żołnierze wraz ze swoimi rodzinami. Po wycofaniu się wojsk radzieckich w 1993 roku teren przeszedł wraz z bliźniaczą miejscowością pod opiekę polskiej administracji. Chociaż Borne-Sulinowo udało się zasiedlić, zupełnie inaczej było w przypadku Kłomina. Część budynków zrewitalizowano, jednak pozostałe nadal niszczają i popadają w ruinę lub je wyburzono. Na rynku pojawiła się nawet oferta sprzedaży Kłomina za 2 miliony złotych. Jednak nie znalazł się chętny na to, by być posiadaczem tego terenu. Teraz opuszczona osada jest miejscem wycieczek pasjonatów opuszczonych miejsc, którzy eksplorują zapomniane już obszary. Przed Wami już ostatnie, piąte miejsce. Tajemnicze miejsce na Mazurach. Piramida w Rapie. Mazury zazwyczaj kojarzą się turystom z pięknymi jeziorami i lasami. Niewielu z nich wie, że tereny te skrywają mroczne tajemnice. Oprócz Wilczego Szańca, czyli kwatery głównej Adolfa Hitlera, spotkać tam może na przykład piramidę, która jest grobowcem. Położona w lesie budowla swój kształt zawdzięcza właścicielowi, baronowi Friedrichowi von Fahrenheitowi. Zainspirowany starożytnym Egiptem kolekcjoner dzieł sztuki wpadł na pomysł, by konstrukcja rodzinnego grobowca przybrała iście egipski charakter. Pierwszą osobą pochowaną w grobowcu była trzyletnia córka barona Ninette. Później złożono tam ciała jeszcze siedmiu członków rodziny, w tym samego pomysłodawcy. Już samo wybranie się w okolice grobowca przy świetle słonecznym może dostarczyć silnych wrażeń. Z pewnością nie polecam oglądania tego strzelistego budynku w nocy.